Dziękuję i cześć wam wszystkim. Więc jak wcześniej usłyszeliście, ja nazywam się Radosław Dziadusz i zrobię wam prezentację o headlessie. Czyli o tym, jak ugryźć WordPressa, jeżeli szczególnie chce się bawić WordPressem i chce się zyskać dodatkową wolność na własnych postrzeżeń, własnych frontów, własnej topologii sieci i tak dalej. Będzie to sprint mocno technologiczny, bardziej deweloperski, mniej teoretyczny. Jeszcze raz słowem wstępu, ja nazywam się Radosław Dziadusz, faktycznie pracuję jako architekt, faktycznie w projekcie Atlas głównie, który zajmuje się hostingiem dla headlessa. To oznacza w praktyce, że hostujemy aplikacje lądowe, które serwują fronty. I zapewniamy całą tą otoczenie, żeby ta aplikacja frontowa mogła wysłuchać się do WordPressa, którego moja firma również hostuje i przez to można wysłuchać dodatkowe właściwości. Dobra, no ale po co w ogóle ten headless, nie? No w końcu mamy WordPressa. Natomiast z WordPressem, z developmentem w takiej szerszej skali pojawiają się pewne problemy. Dystansowanie wglądu jest elastyczne, ale gdzieś ta elastyka się kończy. Za daleko nie wyjdziemy, języka nie zmienimy za bardzo. Nie możemy napisać zupełnie customowej aplikacji. Jesteśmy zależni od wtyczek. Ja myślę, że ta wymowna cisza o wtyczkach z poprzedniej prezentacji to jest chyba już wystarczające za opis, także ten punkt pozwala sobie ominąć. No i to, co mnie jako architekta, czyli od strony backendowej interesuje najbardziej, to wydajność tego WordPressa. A dla mnie wydajność dla Lauda oznacza w praktyce skalowanie horyzontalne. Nie wiem, czy ktokolwiek z was kiedykolwiek próbował zeskalować horyzontalnie WordPressa. Ktoś? Nie? Nie. No to, o, i jak poszło? No właśnie, skalowanie horyzontalne WordPressa nie jest łatwe. Jest tam dużo ograniczeń. Ta wydajność wcale nie wskaże, tak jakbyśmy zawsze tego chcieli. Więc to wymaga od nas obejścia kreatywnego tego problemu. No i takim obejściem jest właśnie headless. Poza tym koszty. O ile, okej, możemy zeskalować horyzontalnie WordPressa. Powiedzmy, że to jest możliwe, przyjdziemy, będzie okej. Okay. Ale dynamiczne skalowanie horyzontalne, to znaczy w górę, w dół, do zera, do jednej instancji, do 100 instancji, bo to już jest naprawdę, myślę, szkoła jazdy i myślę, że to jest bardzo trudne. No i drugi problem, no to problem stricte biznesowy. Tak, chcielibyśmy, żeby ludzie, którzy z niego korzystają, mam na myśli wszystkich ludzi, którzy z niego korzystają, żeby nie przeszkadzali. Czyli innymi słowy, żeby programista, który tworzy fronty, żeby publicysta, który tworzy treści i żeby użytkownik nie wchodzili sobie w drogę, tylko żeby współpracowali. Jest to jednak dosyć mało miejsca na wszystkie te aspekty. Więc jest pewien pomysł. Zamiast skupić tych wszystkich ludzi, tych trzech grup ludzi, w jednym miejscu, blokującego się do tego samego WordPressa, korzystającego z tych samych wtyczek, blokującego treści w tym samym miejscu, o czym ludzie, to często są grupy ludzi, tak? To są zespoły deweloperskie, które na przykład tworzą fronty, mają własne pipeline, komitują kod, robią CI/CD, robią kod, code review. Chcielibyśmy może podzielić, więc patrzymy na wyskotliwy pomysł. Zróbmy to w dwóch miejscach, zamiast w jednym. Nie są może jakoś wybitnie odkrywcze w samej idei, ale zyski, które dzięki temu otrzymujemy, swoboda działania, której zawsze tak często brakuje, no, moim zdaniem przekraczają ewentualne wady i utrudnienia. Jeżeli chodzi o wady, to są głównie utrudnienia. Tak, mamy WordPress 1.100, a tutaj mamy jakąś aplikację przed nim, wiadomo, jest jakaś sieć, jakieś API, ale to jest cały czas wszystko do utrzymania i do zrobienia. No i jak coś takiego zrobić? To jest taki piękny biznesowy slajd, który z grubsza opisuje, co chcemy zrobić. Chcemy wystawić jakąś aplikację. Ja na potrzeby tej prezentacji będę mówił, że to jest aplikacja oparta na Node. Node się szybko skaluje. Node.js ma na myśli, który serwuje front w HTML. To jest lekkie, to się szybko skaluje, to wymaga mało zasobów. Więc możemy coś takiego zrobić, do tego dołożyć jakiegoś CDN-a, połączyć to z WordPressem i voilà. To, co ważne, to to, że możemy zrobić taką dowolną topologię tej sieci, tak? Jeżeli zaczniemy myśleć o WordPressie jako o takim tylko miejscu, gdzie stawiamy surowy content, tak? Edytujemy artykuły, dodajemy posty, cokolwiek robić na WordPressie, to już możemy odejść od takiego myślenia 1:1. To nasza aplikacja headlessowa, czyli de facto node'owa, ich może być 10 różnych, dla 10 typów waszych klientów. Wszystkie mogą korzystać z tego samego API WordPressa. Tu chciałbym przejść na kroczek niżej, ale zejdziemy znacznie niżej niż to, co jest tutaj.
i powiedzieć wam, że to musi być pipeline. Żeby to wszystko działało ze sobą, musimy połączyć parę kroków, tak? Musimy dać programistom swobodę programowania, kreatorom swobodę kreowania i użytkownikom swobodę odwiedzania tego. No, to brzmi bardzo buńczucznie, ale w praktyce jest to jak najbardziej wykonywalne. Dobra. To teraz do treści. I zaczynają się stać trudne, bo mają w sobie UML-y. Ale myślę, że po kolei krok po kroku potem przejdziemy. Okej. Okay. Powiedziałem o swobodzie. O swobodzie, ale też o takim ustrukturyzowaniu całego pomysłu. I pierwsza rzecz, o której musimy zacząć, to pozwolić programistom programować. Więc to, co jest dobrym pierwszym krokiem, to zapewnienie pipeline'u, dzięki któremu jedyną rzecz, którą programista będzie musiał zrobić, tworząc stronę w HTML-u i w Node, to napisać kod i ten kod wyrknąć do repozytorium. Repozytorium, wszystkie znane mi, mają system webhooków w innych notyfikacji, dzięki którym ten webhook może powiadomić coś, co nazywają sobie tutaj szumnie control plane'em, a tak naprawdę jakąś aplikację zarządzającą, która ta aplikacja zarządzająca pobierze wasz kod, skompiluje go, wgraje niezbędne certyfikaty, security, wszystko, co jest potrzebne, żeby połączyć się do WordPressa i uruchomi na cloudzie. To był pierwszy krok. No ale teraz chcielibyśmy, żeby tą stronę też chcemy zobaczyć. Tak? Dlatego musimy dołączyć do tego jakiś hosting. Dlaczego tu jest słowo pod już, na szczęście na tym slajdzie. Bo jeżeli pomyślimy sobie, że ta headersowa arka to jest po prostu arka, gdzie instalujecie na jakiś więcej, nie wiem, gdziekolwiek, no to okej, to będzie headers. Ale jakim zaletem z tego będziemy mieli, że postawimy kolejną nieskalowalną aplikację, która będzie sobie działała po prostu gdzieś w chmurze. Okej, będzie swoboda wyboru wtyczek, narzędzi, języka programowania albo biblioteki, a nie zyskamy magii. Dlatego jest to słowo pod. Bo ja rekomenduję wam, że jeśli zaczniecie się bawić czymś takim, to żeby ten pod to był pod kubernetesowy. Nie wiem, czy ktoś z was ma doświadczenie z Kubernetesem. Nie widzę dużo optymizmu, ale jednak trochę jest. Generalnie w dwóch zdaniach pod to powody będą mi potem, ale to jest najmniejsza rzecz, która jest w Kubernetesie, a Kubernetes to jest orkiestrator życia aplikacji. Innymi słowy, może skalować aplikację w górę, w dół, sprawdzać, czy żyje, w zależności od definicji życia i w ten sposób ją uruchamiać. Ok. Ja w międzyczasie przeskoczyłem sobie jeszcze do kolejnego slajdu. Dorobiłem parę kresek. I co na tym kresek widać? Widać, jak już postawimy naszą aplikację, no to mamy scenariusze. Być może ona zbuduje się gotowa. Być może będzie musiała w czasie budowania pobrać treść z WordPressa. A być może ona będzie tylko taką wydmuszką i będzie pobierała treść po GraphQL-u cały czas z WordPressa w trakcie swojego życia. I tutaj jest przekazana taka bardzo wysokopoziomowa topologia sieci, która pomoże nam te wszystkie dane pobrać. Czyli innymi słowy użytkownik, ogląda sobie aplikację, która jest wcześniej zbudowana. Ta aplikacja po WP GraphQL-u, czyli po specjalnym GraphQL-u dostosowanym do WordPressa, pobiera sobie dane, które są metowane przez twórcę, czyli to jego kreator. No i tym samym mamy aplikację, która jest dynamiczna, ale która jest malutka, którą możemy skasować, albo zyskować do 100 instancji, albo do 3. Skalowanie instancji w Kubernetesie jest dosyć łatwe, ale to może temat dla innej korekcji. Dobra, ja użyłem słowa pod. Użyłem go specjalnie, to jest nazwa własna w Kubernetesie. Wiadomo, że używa się tego słowa wszystkich słów w informatyce do pisania 100 różnych rzeczy, ale mi akurat chodzi o ten pod stricte kubernetesowy. Co to jest pod? To jest wszystko to, na potrzeby tej dyskusji, czego potrzebujecie, żeby wyhostować lekką aplikację HTML-ową. Czyli to jest Node, PHP, którego bym nie rekomendował, ale można to zrobić. To jest HTML, CSS, JavaScript. Wrzucicie tam minimalnie mało rzeczy, które zapewnią wam działanie waszej strony. Niech to będzie taka definicja na dzisiaj. Innymi słowy, jeżeli chcemy przedstawić HTML-a serwowanego przez Node albo przez PHP, do tego poda, a de facto do kontenera, wrzucamy sobie te elementy i to jest nasz najmniejszy czynnik. Zobaczcie, jak o wiele to jest lżejsze
niż WordPressowa strona. Ja mówię o dużych WordPressach, nie takich, które zrobią 50 requestów dziennie, tylko czy o większych WordPressach. No nie ma tutaj całych wszystkich zawirowań. Okej, okay, to bot. Dwa słowa o Kubernetesie. Widzę, że muszą być naprawdę dwa słowa po czasie. No cóż, Kubernetes to jest, tak jak wspomniałem, przynajmniej narzędzie do orkiestracji życiem aplikacji, ale też do teamów. Czyli innymi słowy, konfigurując jakieś WordPressery i routery, będziemy mogli dostarczyć się do naszej aplikacji WordPressowej. Czyli mamy, jeżeli mieliśmy naszą stronę WordPress na domenie www.superwordpress.com, to teraz ona powinna celować w tą domenę headersową, czyli w naszą aplikację nodową. Oczywiście to pozwala nam hostować tych aplikacji nodowych dziesiątki, setki, tysiące, no to zależy od wielkości kastra, ale naprawdę bardzo dużo. Więc to jest już takie rozwiązanie komercyjne end-to-end. No i to jest właśnie przykładowa struktura. Nie będę wchodził w tematy kłopotliwe, takie jak namespace, jakaś segregacja i tak dalej. Umówmy się, że są pody. Pody są na Kubernetesie, a Kubernetesa możecie sobie już wyklikać bez praktycznie żadnej wiedzy u dużych dostawców. Na przykład u GCP, AWS na Azure. Także to powinno być dosyć łatwe. Ok, teraz może przykładowa implementacja. No bo po co my wszystko zrobiliśmy, nie? Powodów wymieniłem. Ale są takie powody trochę jak ze spotu wyborczego. Wolność technologii, więcej czasu i tak dalej, fajnie. Ale możemy uzyskać. Okej. Okay. Możemy uzyskać efekt faktyczny. Jeszcze raz to jest nasz graf. I chciałem się spokojnie skupić na dataplane. Czyli po prostu na tej kresce od dołu. Mamy sobie użytkownika, który jest pokazał naszej aplikacji nodowej. No ten aplikacja jakoś się komunikuje z WordPressem. Nie będzie WP GraphQL. No ale to nie jest, nie? Zawsze są jakieś elementy. Jest DNS, jest jakiś reverse proxy przed WordPressem, jest 100 innych tuli. Ja sobie pozwolę na tworzenie tylko tych dwóch. I nadam mi nazwę, żeby nie było nudno, czyli ustawię Cloudflare między użytkownikiem a aplikacją nodową i Nginx'a między aplikacją a WordPressem. Jest to jakiś reverse proxy, jest to jakiś cache. No i właśnie, wcześniej mieliśmy. I teraz tak, ja wiem, że w WordPressie możemy cache'ować też Nginx'a, Memcache'a, Redis'a, Redis'em, Memcache'em, ale tutaj mamy dużo, dużo więcej warstw, żeby to zrobić. No jaki jest nasz cel? Nasz cel na końcu jest to, żeby to działało szybko dla programistów, albo tanio dla osób, które praktycznie o to dbają. I ten efekt najlepiej jest uzyskać, kiedy po prostu ograniczymy ilość requestów do naszego WordPressa. Więc możemy cache'ować na Cloudflare, jako na pierwszej warstwie, nie wiem, na przykład obrazki. Tak to, co teraz mówię, to są zgadywanki, bo to zależy od kompletnej implementacji. Później możemy już na warstwie noda wprowadzić kolejny cache, który będzie cache'ował na przykład nasze treści i HTML. A na warstwie WordPressa znowu zrobić reverse proxy cache na Nginx'ie. To, co jest trudne zazwyczaj, ale do ustalenia, teraz mamy trzy warstwy, żeby to robić. To jest inwalidacja cache'u. Tak, no bo cache sobie żyje, ale chcemy go wyłączyć, jak myślicie, wyczyścić. Nie, ktoś zrobił nowy post, no to chcemy go zrobić, wyczyścić. Są narzędzia, które na to pozwalają i teraz nawet GraphQL może być cache'owany. Najwięcej domyślnie to jest post, ale można robić GraphQL agentem. Wtedy możemy go cache'ować i tak samo wyłączać, jeżeli jest taka potrzeba. Dobra, czyli wracamy do naszych wyborczych treści. Czyli bardziej ogólnych. Co nam to daje? Jak już powiedziałem o kilku przypadkach, powiedziałem o cache'u, wydajności i pieniądzach, to daje też spokojny sen. Nie? Bo jeżeli potrafimy coś skalować horyzontalnie, a przy tym wykluczyć liczbę requestów do WordPressa, zmniejszyć ją, no to daje nam to to, że przy skalowaniu horyzontalnym nie boimy się bardziej pojedynczych instancji. Padnie nam jedna aplikacja nodowa, 9 będzie działać. A jeżeli jesteśmy przy 9. Nie wiem, jak długo trwa postawienie WordPressa w idealnych warunkach, ale na pewno dłużej niż zeskalowanie kontenera z modową apką z jednej instancji do 5. Więc możemy się przygotować na różne scenariusze. Między innymi na taki scenariusz, w którym wiemy, że w weekend przed czarnym piątkiem będzie wielki ruch i chcemy zeskalować naszą aplikację nodową do 100 instancji przy użyciu różnych scenariuszów, ale o scenariuszach też to jest tak mocny temat. Więc możemy to zrobić.
zwiększenie swobody w programie są, o tym wspominałem. No i ta wolność też integracji, tak? Nasza headlessowa apka może korzystać z 5 różnych WordPressów. 5 naszych headlessowych apek może korzystać z jednego naszego WordPressa. Możemy zbierać dane z 3 różnych WordPressów i z 5 różnych zewnętrznych systemów w tej warstwie headlessowej. Przenosimy ten ciężar integracji na warstwę wyżej z taką absolutną dowolnością języka. Oczywiście, jeżeli będziecie używać Kubernetesa, a rekomenduję, bo wtedy powstaje ta magia, no to jest cały ten cykl życia, który zapewnia Kubernetes. Czyli kiedy aplikacja się włączy, kiedy może przyjmować się ruch, kiedy jest cold start, kiedy powinniśmy ją zrestartować. Czy trzeba ją zrestartować na podstawie ruchu, czy trzeba ją zrestartować na podstawie, nie wiem, zużycia procesora. To wszystko można osiągnąć przy pomocy headlessa. No i teraz tak. To jest pik. Chciałbym, żeby ten slajd wszedł. To jest pik ruchu, który wytrzymuje aplikacja headlessowa podpięta do jednej instancji WordPressa, która skanuje się na Kubernetesie. No tu jest przyrost ruchu, jeżeli dobrze pamiętam, do jakichś 20 milionów w piku. I jeżeli dobrze to napiszemy, to nasza aplikacja, bo pamiętajcie, headlessowa ma być lekka z definicji. To jest na przykład HTML. Bardzo, bardzo łatwo jest zeskalować wysoko wydajny HTML. I to można uzyskać bez trudów i problemów skalowalności WordPress. I to tyle. To był sprint przez headlessa. Tu macie kod QR do mojej prezentacji. Możecie dać mi opinię, będę wdzięczny i dziękuję.